teraz wróćmy jeszcze do twojej kariery. Czy zastanawiasz się czasem, jak potoczyłoby się twoje życie i twoja kariera sportowa, gdybyś 30 lat temu nie zdecydował się na ucieczkę do RFN? No wiemy, żeby nie było możliwości, gdybym nie uciekł do Niemiec, to bym tutaj dzisiaj byśmy nie rozmawiali, bo nie było takiej możliwości w Polsce, bo kto później dopiero po mnie w Polsce, chyba nie wiem, jako pierwszy Tomek Adamek został mistrzem świata, ale to chyba po 10 latach po mojej ucieczce. Także nie byłoby żadnej kariery, nie byłoby sukcesów w sporcie. To jestem tego przekonany, bo u nas nie było boksu zawodowego, nie było takiej możliwości. To co by było? Nie wiem, różne, jeżeli bym został aktorem albo piosenkarzem, to ciężko powiedzieć. A bardziej predyspozycję masz do aktorstwa czy do śpiewania? Potrafię jedno i drugie. Okej, ale nie będziemy dzisiaj śpiewać. Chcę zapytać o obywatelstwo niemieckie, które otrzymałeś bardzo szybko, bo wtedy było wiele uwag. Niektórzy odbierali to jako zdradę, że uciekasz do Niemiec, że otrzymujesz obywatelstwo, zaczynasz walczyć dla Niemiec. Czy to jest tak, że nigdy przez te 30 lat ciebie nie bolały takie komentarze, takie uwagi? Zawsze miałeś do tego duży dystans? Ale tych komentarzy w ogóle nie było po mojej ucieczce. Te komentarze stały się później, gdzie te granice były otwarte już. Internet się pojawił. Gdzie się pojawił internet, gdzie granice były otwarte, gdzie młodzi ludzie nie wiedzieli, co to jest kiedyś. Co może taki 25-30-latek wiedzieć? Czasami, jak się pytam, że kiedyś nic nie było w sklepach, to oni mówią, że trzeba było przez internet zamówić, tak? To są tacy ludzie, którzy nie mają wiedzy na ten temat, dlaczego się uciekało, dlaczego się nie uciekało. Dzisiaj ludzie przyjeżdżają wszyscy do Anglii, bo wiadomo dlaczego. Kiedyś też było tak samo z... Tutaj chyba bardziej chodzi o walkę po prostu jako reprezentant Niemiec, tak? No tak, tylko że ja tylko miałem jedną możliwość otrzymać i całe szczęście, że tą możliwość, że ta możliwość się stała, że dostałem paszport niemiecki, bo bym wtedy nie boksował w reprezentacji i bym nie mógł jechać na mistrzostwa Europy. Czyli z perspektywy czasu po prostu można powiedzieć, że to była najlepsza decyzja, jaką podjąłeś w życiu, jeżeli chodzi o rozwój twojej kariery. Absolutnie. Jestem wdzięczny dla państwa niemieckiego, że takie możliwości dostałem, tak? Że dostałem paszport niemiecki. Naturalnie byłem tym chłopakiem. Czyli masz podwójne obywatelstwo. Polskie, tak, niemieckie. Tak. Bardziej się czujesz Polakiem, czy bardziej Niemcem? Bardziej Japończykiem się czuję. Najbardziej. Nie żartuję przecież, ale... Tygrysem. Ale nawet jak ja bym zapłacił, jak ja miałem 20 milionów dolarów, czy 50 milionów dolarów i chciał być Niemcem, to i tak będę zawsze Polakiem. Z tym różnicą, że jestem Polakiem, ale mam obywatelstwo niemieckie też. Za co jestem Niemcom bardzo wdzięczny, bo dzięki nim właśnie... może ja bym był dobrym sportowcem, tak samo trenował, ale nie miał możliwości boksować na mistrzostwach Europy. Nie mógł, bo naturalnie mogłem później zmienić swój... pod innym hymnem mogę występować, tylko ja nawet nie brałem tego w ogóle pod uwagę. W ogóle nawet to mnie interesowało. Mnie interesował w pierwszym rzędzie sport. Sukces, sport... Zwycięstwo, to mnie interesowało. Ale później po jakimś czasie, jak już trochę okrzepnąłem, jak się trochę zastanowiłem, trochę sentyment mi przyszedł, to też zaboksowałem ostatnie swoje walki dla Polski. Przytoczę twoje słowa z wywiadu dla Playboya. Trochę stary wywiad, już ma 14 lat, ale podobają mi się te słowa dzisiaj. Dopiero dzisiaj Polacy są w Niemczech dobrze traktowani. Kiedy tam zamieszkałem, Polak na ogół był kopaczem szparagów albo złodziejem samochodów. Obecnie nasza reputacja jest dużo lepsza. To jak ciebie Niemcy traktowali w tych pierwszych latach, kiedy się... Ale to mówiłem... W 2004 roku. W 2004 roku, tak. To znaczy, ja miałem sukces. Ale często było, że tak chłopaki czekali na mnie, leciliśmy helikopterem na przykład na wyspę Sylt z Hamburga, gdzieś tam na lunch. I ja podjeżdżałem swoim Mercedesem CL-em, którego miałem 500-ką, którego miałem jako pierwszy w Hamburgu, bo byłem mistrzem świata i tak dalej. I też sobie żartowali. Zobacz Polaczka, który z torbą przyjechał do Polski, jedną torbą przyjechał do Polski, a tu 500-ą zapierdziela na tej zasadzie. No, to było takie szydzenie. Ale to takie wesołe. Pozytywne, no, tak. Absolutnie. Także ja byłem, ale zawsze byłem tym z Polski i tak dalej. Jak tam daleko u was, tak zawsze jakieś kawały robili i tak dalej. Chociaż to najlepsze kawały polskie to ja opowiadałem. Ja też potrafiłem żartować i miałem dystans do tego, kto z kim. I oni wiedzieli, że jestem z Polski, tylko mam niemiecki pasz. Dla nich to oczywistość była, także tam nie miałem żadnych problemów z tym. A dzisiaj jako sportowiec czujesz się bardziej doceniany w Niemczech niż w Polsce? Jako pięściarz, jako pierwszy pięściarz w historii, który zunifikował tytuły Federacji WBA, IBF, WBO. Ludzie, których spotykam, są bardzo sympatyczni, raczej niesympatyczni, to się nie spotykam z nimi. Raczej są to ludzie sympatyczni, mili, fajni i ja też przyjmę absolutnie każdą krytykę, która jest jakaś logiczna, o tak.